Więc nadszedł ten moment, w którym powinienem zacząć nasze spotkanie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie z cyklu Praktyczny wykład Nowego Testamentu, Ewangelia Łukasza. Niestety kolejny raz mi się bardzo nieładnie nie udało dotrzeć na poranny wykład. Jest mi strasznie przykro, a najgorsze, bo po prostu poniosłem taką stratę, że utraciłem pewien kontekst, który wy macie, przynajmniej po części ci wszyscy, którzy byli rano. A zawsze było fajnie oglądać to, że był jakoś czasami tak pokierował wykładowcami, chociaż oni między sobą nie uzgadniają swoich tematów i tego, co będą mówić, że czasami to, co jest właśnie na porannym wykładzie, nieźle się jakby zazębia z tym, co się dzieje po południu. Oczywiście czasami się źle zazębia i wtedy słuchacze mają problem, jak pogodzić wykład jednego z drugim, no ale ja będę bez świadomości ewentualnych zderzeń, bądź też akurat takich momentów, w których dojdzie do zbliżenia tego, co było powiedziane do południa. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się jeszcze raz, Marek Kaczmarczyk. Spróbujemy poopowiadać o kolejnej odsłonie Ewangelii Łukasza z takiej specyficznej perspektywy, mianowicie z perspektywy retoryki biblijnej. Dzisiaj jest parę osób, które pojawiły się po raz pierwszy. Okażcie łaskę i spróbujcie wytrwać do końca, jeżeli wam to jakoś nie sprawi wielkiego bólu. Gdyż no, gdybyście wysłuchali chociaż wykładu tego pierwszego, który jest wprowadzeniem do tego cyklu, moglibyście się być jakoś przygotowani na ten cios, który was dzisiaj spotka, a tak to jesteście zupełnie tak odsłonięci. I ale jeśli nie wytrwamy, to brat będzie zrozumiał też, tak? Tak. Inaczej, pora poobiednia jest taką porą, w której jestem wyrozumiały na wszystko. Możecie spokojnie drzemać, przesuwać się tam do końca, jak uważacie, że trzeba coś tam wyrównać, jakieś tam poziomy cukru i wszystkich innych energii, także ja jestem zupełnie wyrozumiały pod tym względem. Wybaczcie mi, może mi nie starczyć materiałów. No, mówiąc krótko, jestem troszeczkę miło zaskoczony, że akurat takim składzie jesteśmy teraz na tym wykładzie. Dobrze, zaczynajmy, bo trochę materiału jest. Znowu nie będzie zbyt łatwo. Zacznijmy znowu od tego, co mamy za sobą. To jest trzeci wykład. Za nami mamy coś takiego. O, już się zaczyna. Pierwszy strzał. Na pierwszym wykładzie zaproponowałem wam takie specyficzne spojrzenie na Ewangelię Łukasza, które właśnie związane jest z tym takim podejściem retoryki biblijnej. I jest ono takie, że z mojego jakby rozważania tej Ewangelii wynikało mi coś takiego, że Łukasz ułożył całą Ewangelię, jej główne części tematyczne, taką strukturę koncentryczną, w której centrum skupia się na prezentacji Syna Bożego, prezentacji Jego autorytetu i prezentacji przez Niego zasad Królestwa Bożego. A z drugiej strony, po tej fazie jakby prezentacji i też pokazaniu tego, jak został przyjęty przez lud i przez liderów, w miejscu, które jest najbardziej zaakcentowane przez Łukasza, dochodzi do wezwania do uczniostwa. Nasz wykład ma nazwę Praktyczny wykład Nowego Testamentu i przy tym moim podejściu okazało się, że Ewangelia Łukasza, z perspektywy jakby podejścia Łukasza, w ogóle on sobie założył taki projekt, że to ma być tekst o wymiarze praktycznym. Czyli taki tekst, który co do swojego ostatecznego celu ma coś spowodować u odbiorcy. Ma go do czegoś zachęcić, ma go do czegoś wezwać. I tym czymś jest uczniostwo, naśladowanie Jezusa.
I w tych miejscach najbardziej akcentowanych dochodzi do zaprezentowania tych zasad uczniostwa i do wyartykułowania głównego wezwania. Głównego wezwania, które znamy, no, brzmi ono tak dość radykalnie, w centrach tych dwóch miejsc, tych dwóch dość obszernych tekstów znajdują się właśnie takie wezwania w rozdziale 9 i w rozdziale 14. Dobrze. Ponieważ to są pary tematycznie zbieżnych bloków, w związku z tym to tą całą Ewangelię właściwie, gdybyśmy chcieli zapamiętać, to moglibyśmy ją zdekomponować do takich właśnie 7 warstw, w których moglibyśmy ująć pewnymi hasłami to, co się działo właśnie tymi parami schodzącymi się ku centrum. I zaproponowałem wam takie trochę techniczną jakby pomoc do tego, żeby opanować ten cały materiał. I sprawa wygląda mniej więcej tak, że pierwsza warstwa to jest Bóg wierny obietnicą dla człowieka, człowiek rozumiejący słowo i wierny Słowu Bożemu, tak? Czyli ta wierność słowu jest takim elementem dominującym. Tym się zajmowało pierwsza para. Tam widzieliśmy rozpoczęcie projektu przez Boga i potem po zmartwychwstaniu widzieliśmy, że Jezus otwiera umysły swoim uczniom. Oni mają akurat z tą wiernością duży problem, ale są wezwani i potem od nowa przygotowani do tej wierności, do tego, aby to słowo w swoim życiu zachować. Druga warstwa mówiły o narodzeniu i śmierci Syna Bożego jako para, a w ich centrach były pokazane to, że ta cała misja w tych całych jakby ostatecznych granicach dokonała się w oddaniu Ojcu. Jezus jako dziecko zostaje przyniesiony do świątyni i ofiarowany Ojcu, kiedy zaczyna swoje życie jako młody chłopiec i na krzyżu w chwili tuż przed śmiercią oddaje swojego ducha Ojcu. Piętro wyżej widzieliśmy sąd proroka nad pokoleniem, a następnie po drugiej stronie sąd pokolenia nad prorokiem. W pierwszym przypadku był to sąd Jana Chrzciciela nad pokoleniem, który dość radykalnie zwiastował im Królestwo Boże, mówiąc: plemię żwijowe, tak? Kto wam powiedział, jak ujść od gniewu? No, taka specyficzna forma zachęty, ale dopiero po jakimś czasie się dowiadujemy, że to pokolenie rzeczywiście ma niemałe problemy, tak? I że te określenia takie radykalne nie były zupełnie przypadkowe. Tym bardziej widzimy jakby uzasadnienie dla takiej treści misji proroka Jana, kiedy zobaczymy, co spotyka na samym końcu służby Pana Jezusa, kiedy stoi przed Sanhedrynem, kiedy stoi przed władcami świeckimi, kiedy widzimy, że zostaje wydany w ich ręce i oni sami nadużywają władzy, ich działania z prawością nie mają absolutnie nic wspólnego, tak? Przy czym szczególnie na tą chorobę braku prawości, o ironio, choruje przywództwo duchowe, kapłani uczeni w prawie. Absurd. Syn Boży oddany misji i służbie na rzecz człowieka. To jest kolejna warstwa i ona zbiera te momenty, których Jezus, a potem uczniowie mierzą się z atakami szatana. Za pierwszym razem Jezus zostaje wystawiony na pokuszenie i w tej walce mentalnej po prostu zwycięża, odrzuca te standardy, które oferuje diabeł. I właśnie dlatego ta para zostaje jakby nazwana Syn Boży oddany misji i służbie, ponieważ wszystko, co oferuje szatan jako pewne egoistyczne ścieżki spełnienia swojego autorytetu, Jezus zamienia na taką formę służby, na taką wierność swojej misji i Ojcu, aby ona przyniosła plon dla innych, aby inni zostali ubogaceni tym, co on przynosi jako Chrystus. Kolejna warstwa, odrzucenie Syna Bożego przez najbliższych. I to jest warstwa, która spina dwa elementy. Odrzucenie Jezusa w Nazarecie i odrzucenie Jezusa przez liderów w Jerozolimie. Kiedy popatrzymy na to wszystko, widzimy, że w pewnym sensie obydwie te dwa obszary
są w pewnym sensie najbliżsi. Z jednej strony najbliżsi, bo jest to rodzinne miasto Jezusa, tam go wszyscy znają, tak? A z drugiej strony, według tego kryterium duchowego, świątynia, kapłani, liderzy, oni powinni być pierwszymi, którzy rozpoznają Chrystusa, tymczasem dzieje się pośród nich dokładnie coś odwrotnego. Świadomie odrzucają, mając świadomość, kogo odrzucają. I w końcu znowu wracamy do tych rzeczy najbardziej zaakcentowanych przez Łukasza. Po tych warstwach dochodzimy do tego, do tych miejsc, w których Jezus pokazuje się, pokazuje swoją służbę, pokazuje swój charakter, pokazuje to, kim jest, i w rezultacie, w kroku następnym, dokonuje wezwania do uczniostwa i do prezentacji, czym uczniostwo jest, jakie niesie ze sobą jakości, jakie ze sobą jakby wiąże zasady postępowania, pewne paradygmaty. Wybaczcie, że troszeczkę może za długo, ale może była to nie całkiem stracony czas. Na ostatnim wykładzie przeszliśmy od sekcji pierwszej do sekcji raz, dwa, trzy, cztery, piątej E, tak? Ostatnio. Sekcjami nazywam te części główne. Stosuję inne nazewnictwo niż zwykle w Bibliach, ponieważ one, ich granice nie pokrywają się z rozdziałami i tak dalej. Dodaję tutaj oczywiście rozdziały i wersety, żeby było wiadomo, w jakich granicach się kończy ten określony temat, ale no, zdecydowałem się, że nazwy inne będą bardziej odpowiadać temu właśnie przesunięciom i nowym granicom w tym tekście. Dobrze, tutaj żeśmy dotarli. Dzisiaj wejdziemy w tą sekcję, to już jest spory materiał, widzimy, że prawie cztery rozdziały. Wejdziemy i część dzisiaj go postaram się przedyskutować, jakoś postaram się zaprezentować. Cel na koniec tego kursu, w tym semestrze, to jest dojść do sekcji G, tak? Czyli mamy przed sobą jeszcze następny wykład, wtedy dokończymy sekcję, właśnie tą prezentację Królestwa Bożego i odpowiedzi ludu i liderów, a na ostatnim wykładzie zajmiemy się właśnie tym wezwaniem do uczniostwa. Taki jest plan. W następnym semestrze zajmiemy się drugą połową Łukasza. Jeżeli się nic nie wydarzy, jeżeli nic się jakoś nie stanie na drodze. Dobrze. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Przechodząc przez te sekcje od pierwszej do E, tak? Od A do E, Łukasz właściwie opowiedział nam wszystko z rzeczy kluczowych. Wiemy, kto przychodzi. Poznaliśmy cały szereg tytułów, jakimi Jezus zostaje określony. Syn Boży, Chrystus, Święty Boży, potomek Dawida, cały szereg. Czyli w pewnym sensie, z punktu widzenia prorockiego, z punktu widzenia jego misji, jej charakteru, jej też przebiegu, dowiadujemy się w tej części już właściwie wszystkiego. Wiemy o tym, że ta misja będzie miała sprzeciw. I oglądaliśmy go w Nazarecie. Że będzie mieć problemy również innego i o innym charakterze. Widzieliśmy to chociażby pokuszeniu przez diabła. Widzieliśmy też, że Chrystus ma określoną już samoświadomość Syna Bożego. Scena w świątyni, a potem zostaje to potwierdzone również przez Ojca w czasie chrztu. Widzimy, że ten autorytet Jego i Jego tożsamość zostaje potwierdzona przez proroków, przez pisma prorockie. Były odwołania do Izajasza, były odwołania do Księgi Malachiasza, końcówki. W związku z tym właściwie wszystko wiadomo. To możemy sobie zadać w tym momencie pytanie, to po co jeszcze Łukasz będzie pisał to wszystko? Tak? Zwłaszcza, że na końcu i tak wszystko jeszcze powtórzy. Tak? Wszystko o Jezusie, o Jego misji i tak dalej, i tak dalej. No więc wydaje się, że właśnie dlatego ma jeszcze coś do powiedzenia, bo sama misja polegająca na wcieleniu śmierci i zmartwychwstaniu jako tym dziele szczególnym odkupienia nie wyczerpuje tego, co Jezus ma nam do zaoferowania. Tak? Stąd kwestia uczniostwa, stąd wezwanie do uczniostwa, stąd jakby cała nauka o tym, czym jest uczniostwo i misji, jaką uczniowie mają do spełnienia, pozostając tutaj na ziemi, aż do czasu, miejmy nadzieję, dotrwają, aż Pan Jezus przyjdzie z powrotem. Dobrze, w porządku. To w takim razie pozwólcie, że przywołam pewne tylko kluczowe idee,
które jakby przewinęły się w tej sekcji. Po pierwsze, wkroczenie Boga na scenę w celu dopełnienia obietnicy dania Zbawiciela, Syna Bożego, Syna Dawidowego Chrystusa. Tak? To było jakby w tym całym bloku, który mamy za sobą. Po drugie, prorockie umocowanie spełnienia obietnicy Chrystusa. Podkreślenie wierności Boga danym obietnicom zapisanym w tekstach prawa i proroków. Poza tym uwypuklenie szczególnej tożsamości i autorytetu Syna Marii jako poczętego z Ducha Bożego. Tak? Czyli Chrystus jest nazwany Synem Najwyższego. Wskazanie na szeroki zakres misji i osoby Chrystusa oraz zróżnicowany jej odbiór. Tak? Widzimy, że zostaje zapowiedziane, że właśnie będzie sprzeciw, ale też będzie radość. Będzie działał pośród swojego ludu, ale też sięgnie pogan. Wskazanie szczególnej wartości postawy zaufania Bogu i Jego Słowu. Czyli temat tego, kim Bóg się posługuje przede wszystkim, a mianowicie tymi, którzy Mu ufają, rozpoczyna całą tą Ewangelię i tą Ewangelię kończy. I ten temat, pamiętajmy, będzie tematem, który będzie jak bumerang do nas wracał cały czas, ponieważ w życiu ucznia i w tym, co ma do zaoferowania Jezus komukolwiek, no bez wiary nie da się tego w żaden sposób jakby zrealizować, wejść w pewną relację, w pewną sferę związku. Plan na dzisiaj mamy bardzo prosty. Omówię teraz kompozycję tej sekcji właśnie, w którą wchodzimy w całości. Zaprezentuję ją jakoś, tak? Po to, abyście zrozumieli, jaki jest pomysł na nią, tak? Łukasz tą część, ona jest dość obszerna, 4 rozdziały. On znowu ją w określony sposób poukładał. Znowu w określony sposób pewne myśli uporządkował. I teraz to, jak to zrobił, to będzie dla nas wskazówką o kontekście, czyli w jakim klimacie do określonych drobnych cząstek tego tekstu powinniśmy podejść i zrozumieć, jaką rolę, jaką funkcję spełniają w tej całej jego wypowiedzi. Tak? Taki jest cel. Po to zrobimy ten ogólny wstęp, a następnie przedyskutujemy takie właśnie parę sekwencji. Które to są sekwencje, zaraz zobaczycie. Proszę bardzo. Tak. Benz. Tak bym nazwał całą tą sekcję. Wprowadzenie. A więc właśnie. Podzielimy to wejście w tą sekcję tak na etapy, żeby was zupełnie nie zabić. W czym rzecz? Generalnie znowu widzimy, że pewna część mniejsza, składowa tej całej Ewangelii, a jednak na tyle obszerna, że Łukasz znowu nie pozostawia ją jako blok tekstu, z którym sobie musimy nie wiadomo jak poradzić, ale jest to z grubsza rzecz biorąc ponownie kompozycja taka koncentryczna, w której obszary o podobnych tematach są ustawiane jakby parami, tak? I schodzą się do pewnego centrum. Na pierwszym wykładzie mówiłem coś mniej więcej właśnie jak działa taka kompozycja koncentryczna, że otóż w tym centrum przeważnie jest jeden obiekt, jedna główna kwestia, temat, myśl, idea. Tu jednak mamy taki układ podwójny i w związku z tym dwa słowa na jego temat. To jest pewna jakby pewien wariant tej budowy takiej koncentrycznej. Co się wtedy dzieje, kiedy mamy właśnie takie zejście i na końcu mamy takie dwa elementy, a nie jeden, tak? Oczywiście te dwa elementy są tematycznie ze sobą w pewnym ścisłym związku. To jest oczywiste. Jest to w pewnym sensie taka sama para jak inne pary. Ale kiedy taka para pojawia się w środku, ona zawsze ma jakieś napięcie między sobą, tak? Czasami to jest po prostu opozycja. Wyraźnie. Czasami pewna jakby zderzenie pewnych idei, myśli, postaw. I tutaj właśnie w tej całej sekcji w samym środku mamy taką sytuację, że te dwie cząstki, które stanowią parę, one między sobą pokazują pewne napięcie. Na czym to napięcie będzie polegać? Zaraz się wyjaśni. W każdym razie pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że kiedy taka para się pojawia w środku,
to ja tutaj troszeczkę grubszą linią czerwoną zaznaczyłem. Zawsze autor chce podkreślić w swoim przekazie do nas to, co jest na dole. W zależności od sytuacji może to być powiedzieć tak. Jeżeli ktoś chce podkreślić czyjąś postawę pozytywną w opozycji do negatywnej, no to pokażę najpierw tą negatywną, a potem mówi, ale ty rób tak. I wtedy będzie to ta czyjś pozytywna. Ale jeżeli ktoś chce pokazać, jaka była odpowiedź, że ta odpowiedź była negatywna, to w tym momencie na przykład tutaj będzie coś pozytywnego, a tutaj zobaczymy jakąś negatywną odpowiedź. I to jest również dla nas sygnał, aby zrozumieć, czy się zgadzamy z tym czymś, czy też się nie zgadzamy, czy wchodzimy w buty raczej te zaproponowane tutaj, czy też byśmy się z chęcią jakby w tych rzeczach negatywnych znaleźli. W każdym razie, zasada jest taka, ta na dole, ten drugi element z tej opozycji zawsze jest tym, co ze względów komunikacyjnych, pouczenia, autor chce nam przede wszystkim przedłożyć. Dobrze. No to w takim razie krok następny, tak? Znowu jesteśmy, to jest cały czas ta sama struktura, tylko teraz jakby uzupełniłem to elementy o dodatkowe dane. Pewnie takie z grubsza treści, które są tutaj powrzucane, tak? Abyście zobaczyli, jakimi treściami gra Łukasz na obydwu stronach. To są, można by powiedzieć, takie warstwy tematyczne, tak? Jedna warstwa tematyczna, druga, trzecia i tutaj ta ostatnia, czwarta. W pierwszej widzimy... No chyba muszę wam dać te materiały, wiecie co? Głupia sprawa. No nie chcę, ale muszę, no. Ach, to wam chyba dano. Proszę bardzo. Mam prośbę. Najchętniej, najlepiej wola, bo wybaczcie mi to, ale chciałbym, żeby dostali przede wszystkim ci, którzy byli na poprzednich spotkaniach, gdyż, albowiem, jest jakaś kontynuacja. Jeżeli ktoś może poczekać z materiałami, możecie na przykład na parę wziąć, to bym był wam wdzięczny, bo... Ale przynajmniej dwie, żebyście parami... Ale teraz będzie ważne tutaj. Chodzi o to, żebyście posłumieli, bo teraz być może będziecie mówić właśnie. Pierwsza strona, mam nadzieję, przeżyjecie i nie musicie teraz już czytać, bo może nie będziecie masz, tak? Macie też. Nie szkodzi, ale żaden dostały materiał, więc nie ma problemu. Też. Utrzymamy chłopaki, zostawiamy wam jeden. Bo jest jeszcze jeden. Tak. Dobrze. Moi drodzy, ja teraz jakby nie chcę was zabić tym, co jest na stronie czwartej. Pozwólcie, że jakby w wolniejszym tempie do tej strony czwartej dojdę. Stronę trzecią, to jest troszeczkę taka techniczna, żebyście wiedzieli, że dalszy materiał, a jest go naprawdę minimalnie, to są raz, dwa, trzy, cztery strony, tak? On jest pokolorowany i on jest pokolorowany według określonego klucza. Jak usłyszeliście i niektórzy was pamiętają, widzimy, że w tych tekstach są miejsca, które są akcentowane, tak jak tutaj wam pokazuję. I te miejsca akcentowane w określony sposób pokolorowałem. Jeżeli to jest akcent główny w ramach danego tekstu, zawsze coś tam będzie na czerwono. Jeżeli w ramach całego tekstu jest akcent główny, a części poboczne mają jakiś akcent drugorzędny, to jest zaznaczony na niebiesko, z grubsza rzecz biorąc. Tyle niech wam wystarczy, będziecie chcieli, to w przerwie sobie przeczytacie tą stronę pierwszą i wtedy będziecie już zupełnie w domu. Dobrze. No to teraz ten krok dalej, tak? Krok dalej. Czyli pierwsza warstwa, możecie sobie to otworzyć tam na tej stronie, już gdzie jest tekst. Na przykład strona właśnie 6-7. To jest właśnie zawartość tego, co jest w środku tej pierwszej sekcji i drugiej, tak? I otóż rzecz polega na tym, że tak jak tutaj zaznaczyłem kuleczkami, takimi o, to wy tu macie ząbkami zaznaczone bloki tekstu, tak? I to przesunięcie to jest każdy ten blok. Pokazuję wam po prostu, jak one są poukładane względem siebie, tak? Czyli macie dwa razy serię po trzy teksty u góry i na dole, które moim zdaniem
mają określony klucz, dlaczego je połączyłem naprzeciw sobie. W takiej warstwie zupełnie, powiedziałbym, powierzchniowej, czyli takiej, powiedziałbym, no troszeczkę drugorzędnej, ale jednak rzucającej się nam w oczy, możemy zauważyć coś takiego. Obydwie części, górna i dolna, czyli u was lewa strona kartki i prawa strona kartki, pokazuje Jezusa, który eksponuje swoją władzę w różnych sferach natury, ogólnie rzecz biorąc, zdrowie, uwolnienia, czyli natura w sensie tym, że po prostu jest to porządek stworzony, duchy zostają wyrzucone, powiedziałbym, ta kosmiczna władza wręcz, czyli jakby przekraczająca ten nasz taki zwykły porządek, ale też porządek dosłownie nad naturą, tak? Jakby władza nad naturą. I tam mamy ten wielki połów u Piotra, mamy uciszenie burzy. I te rzeczy właśnie są dyskutowane i pokazane w ten sposób. One jednak nie są pokazane tylko dlatego, żeby pokazać samą władzę Jezusa, jego autorytet. One za każdym razem w ramach tego całego bloku i tego całego bloku zmierzają w określonym kierunku, czyli do tych kulek ostatnich. Tak? I w tych ostatnich miejscach, w tych ostatnich fragmentach zaznaczone czerwonymi ramkami, zobaczycie, że za każdym razem kwestią kluczową jest to, jaka jest odpowiedź człowieka. A tą odpowiedzią docelową jest właśnie wiara. Do tego cały ten zabieg prezentacji Jezusa, jego autorytetu, zmierza. Tak? Czyli Łukasz ułożył w tej pierwszej warstwie taki fundament, tak? Chrystus uwidacznia się w swoim autorytecie, ale i służbie zwykłym ludziom poprzez pokazanie zakresu swojej władzy, charakteru swojej postawy względem nich i nie robi tego, żeby był kolejny fajerwerk, tak? Ale po to, aby oni w sposób adekwatny do tego, co widzą i doświadczają, zareagowali. Ok? Dobra. Jakbyście mieli jakieś pytania, to po pierwsze zwracajcie się do mnie po imieniu, po drugie ręka do góry i próbujcie mnie jakoś tam zaatakować, no może się obronię. No. Dobrze, taka jest pierwsza warstwa. Co się dzieje w drugim kroku? W drugim kroku, w drugiej warstwie, może zaznaczę to, żebyście widzieli również tutaj. W tej drugiej warstwie Jezus wchodzi z jednej strony w kontakt z liderami duchowymi, czego w ogóle nie miało miejsca tutaj. Tak, w pierwszej warstwie takie zdarzenie nie miało w ogóle miejsca. Ja to też zaznaczam, abyście rozumieli, że te warstwy nie mają takich tylko zupełnie przeze mnie wydumanych granic, ale rzeczywiście są określone granice. Ale z drugiej strony też w tej drugiej warstwie Jezus w sposób wyraźny eksponuje swój autorytet w sferze religijnej i duchowej. Tak? Tutaj widzieliśmy Jezusa działającego, nie nauczającego. Tutaj widzimy, że następuje i ekspozycja władzy, mocy, ale też nauczanie się pojawia. Ale w określonym kontekście, skierowane do liderów, bądź aby pokazać, jaki jest autorytet w tej sferze Jezusa. U góry widzimy w sposób szczególny zderzenie z liderami. Wielokrotne. Każdy ten fragmencik, który tam macie, to jest jakieś zderzenie z liderami. Zderzenie czasami ma charakter łagodny, ale ostatecznie niestety przestaje być łagodny. Tak? Ostatecznie zaczyna to być totalna konfrontacja. Na dole widzimy Jezusa jako autorytet, można powiedzieć, absolutny autorytet w sferze zwiastowania słowa. Właściwie można powiedzieć Jezus jako Słowo Boże, tak? Bo jest to kwestia, która wymaga odniesienia się i do Jego słów, ale i też do Niego jako Słowa Bożego, tak? W związku z tym te dwa elementy są w sobie jakby ze sobą spięte. Co się dzieje w kolejnym kroku? Otóż kolejne kroki są bardzo króciutkie, tak? Kolejny krok jest następny bardzo króciutki i u góry, i na dole. I na początku mamy wybranie apostołów spośród uczniów, a na dole mamy pokazane po prostu kobiety, które wspierają misję Jezusa i apostołów i uczniów. Wspierają, to jest ciekawe. Tych chłopaków, tutaj, wybaczcie za określenie,
Nie ma tutaj nic jakby żartobliwego z mojej strony, po prostu no, myślę, że no to byli fajne chłopaki. Zostają wybrani, tak? Ale kobiety, one same przychodzą, tak? To jest ciekawe. Same przychodzą i to, no powiedziałbym, takie naprawdę solidne zaplecze dla tego całego projektu. Gdybyście popatrzyli po komentarzach, to byście zobaczyli, że autorzy komentarzy właściwie nie mają żadnego pomysłu, dlaczego ten tekst o kobietach pojawia się no, w takim momencie, tak? Nie ma żadnego sensownego wytłumaczenia. Czasami są takie sceny, kiedy po prostu widać, że narracja się rozwija. Scena się jakby troszeczkę zmienia, problem się zmienia, ale nie ma... ale widać, że jest jakaś kontynuacja. Czyli na przykład dzisiaj będziemy mieć taką sytuację. Jezus był w synagodze, ale z tej synagogi poszedł do domu Piotra. Tak? Czyli jest jakieś przejście normalne. Ale tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia. On się tutaj pojawia nie wiadomo skąd. Tak? I autorzy tych komentarzy nie bardzo sobie z tym radzą. I sobie nie bardzo z tym radzą. Przy takim podejściu do patrzenia na tekst, nagle się okazuje, że ten wydawałoby się oderwany od wszystkiego tekst, on ma swoje miejsce. Tak? Dzięki temu dodatkowo zyskujemy pewną zaznaczenie, pomoc ze strony Łukasza, aby pokazać, jakie są granice tej części i tej części. Tak? Bo pojawiają się określone krótkie wejścia i w tym momencie dostajemy od niego pomoc. Właśnie jak on to układa. Dobrze. W końcu ostatnia warstwa to jest to zderzenie. Z jednej strony dostajemy prezentację zasad królestwa, które są skierowane właściwie głównie do uczniów. Nie tylko. Lud się tam pojawia. Jest obserwatorem, jest słuchaczem. Nie jest całkowicie odseparowany, ale trzeba powiedzieć, że jednak uczniowie są głównymi odbiorcami tego, co Jezus im oferuje. Jest to jakby lekcja z jednej strony pozytywna, czyli mówi, na czym rzecz polega i czym nie powinni się zajmować. Tego już nie macie. W waszych materiałach jest tylko to. Czego powinni unikać, w związku z tym przede wszystkim zostają jakby ostrzeżeni przed obłudą. I to jest główna jakby kwestia tej całej części. I w opozycji do tego okazuje się, że reakcja na to całe nauczanie, na tą całą warstwę prezentacyjną Jezusa jest taka, że liderzy pozostają raczej w obudzie, raczej odrzucają to, co Jezus im opowiada. Jak się przedstawia, nie uznają go de facto jako Chrystusa, jako Syna Bożego. W tym sensie dostaje tutaj jakby zderzenie, że Jezus zostaje jakby jeszcze raz pokazany jako nauczyciel i pokazuje zdrowe zasady, a tymczasem okazuje się, że reakcja liderów, faryzeuszy i uczonych w prawie jest taka, że go odrzucają razem z odrzuceniem wcześniej Jana Chrzciciela, a oprócz nich odrzucenie prezentują również część ludu. Tak? Ta część akcentowana pokazuje, że następuje duże pęknięcie jakby w tkance społecznej, jeśli chodzi o relacje do Jezusa. Tak? I od tego momentu, od tej części tutaj, takiej osiowej, widzimy, że zmienia się wiele w kontaktach Jezusa z ludźmi, i wiele się pojawia takich bardziej negatywnych reakcji pośród różnych odbiorców służby Jezusa. Pierwsze negatywne reakcje pojawiają się już tutaj. Ostatni element jest tutaj taki bardzo ekstremalny. To jest uzdrowienie w synagodze. Dojdziemy tam dzisiaj. Ale mówiąc krótko, chodzi o to, że od tego momentu, kiedy się okazuje, że ostatecznie Jezus podsumowuje, jak postępuje lud, jaki jest jego stosunek do jego misji, do misji Jana Chrzciciela. Forma służby Jezusa, jego nauczania ulega pewnej zmianie. Nie diametralnej, nie całkowitej, ale jednak zaczyna
mieć dużo więcej takich rysów negatywnych. Również w jego wypowiedziach pojawia się wyrazistsze takie nuty sądu, rozliczenia. Zobaczymy to również dzisiaj. Dobrze. W związku z tym tą całą sekcję też moglibyśmy zdekomponować do takich prostych czterech części. Choćby po to, żeby sobie ją łatwiej zapamiętać. No i w takim prosta sprawa to jest autorytet Pana Jezusa pośród stworzenia. Zachęta do wiary. To jest ważne. Do tego to wszystko zmierza. Co nie? To jest uproszczone, ale łatwo zapamiętać. To określenie autorytet Pana Jezusa pośród stworzenia. Ważniejsze będą kwestie, które pokażemy za jakiś czas. Warstwa następna, autorytet Pana Jezusa w sferze duchowej. Tak? Wezwanie i zachęta dla liderów i ludu do uczciwej oceny Jezusa i pozytywnej odpowiedzi. Potem mamy pierwszych uczniów, mężczyźni i kobiety. I w środku mamy zderzenie. Prezentacja zasad, wprowadzenie uczniów, jakby wstępnie w ich pozycję liderów i pokazanie reakcji ludu i aktualnych liderów jako reakcja, odrzucenie, przewrotność tego typu. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że taki porządek ma pewną swoją logikę. Ma pewną swoją logikę. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Ja ją widzę tak. Po pierwsze, na razie taką obserwację. Tak? Ujawnienie przez Jezusa swojego charakteru i autorytetu poprzedza naukę. Wezwania i ostrzeżenia przed sądem. Jezus najpierw się dał jakby poznać. Jakby dał się dotknąć od tego, jaki jest wobec ludzi, co im oferuje, w jakim zakresie ukazuje się jego władanie rzeczywiście. Dopiero później zachęca do zobowiązania. Dopiero później pokazuje, że w związku z tym, kim jestem, jaki jestem, warto posłuchać tego, co do was mówię. Warto się z pewnym wyczuciem i rozwagą odnieść do tego, co wam oferuje. Tak? W związku z tym, innymi słowy, argument tego takiego ułożenia, ja sobie odczytałem tak. No, ułożyłem to, jakby to Pan Jezus miał mówić. Jeśli masz się adekwatnie odnieść do mnie i moich słów, najpierw popatrz na to, kim i jakim się objawiam. Zwróć uwagę na wszystkie świadectwa. Tak? Więc te wszystkie akty mocy to nie są fajerwerki dla nich samych. One mają wyraźną rolę do spełnienia w ramach tego przedstawienia Jezusa pośród ludzi. Dobrze. Jaki nam czas minął? Rozsądny. W takim razie, skoro rozsądny, to zróbmy sobie parę minut przerwy. Tak? Proponuję wam 5 minut przerwy.